Włada Nikołczenko, ukraińska brązowa medalistka Mistrzostw Europy w gimnastyce artystycznej, napisała o Polsce. Zresztą przebywa w Polsce. Nienawidzę tego kraju całym sercem, a przede wszystkim ludzi, którzy tu mieszkają. Jestem tu tylko dlatego, że na mojej rodzinnej Ukrainie lotnisko zostało zamknięte. Po tej wypowiedzi ukraińska Federacja Gimnastyczna wszczęła postępowanie dyscyplinarne w sprawie wypowiedzi gimnastyczki. Szef Pentagonu ostrzegł żołnierzy w Polsce, że znajdą się na linii frontu, jeśli Putin zajmie Ukrainę. Tomasz Lis. W Radiu Z Awantura, bo poseł Kierwiński porównał prezydenta Dudę do prezydenta Jaruzelskiego. Też jestem oburzony. Porównanie prezydenta Dudy do Jaruzelskiego uwłacza temu drugiemu. Jaruzelski był lojalnym prezydentem polskiej demokracji, o niebo bardziej niż służący tylko jednej partii Duda. To dramat, że były dyktator był lepszym prezydentem niż prezydent obecny, hańbiący i siebie i urząd. Zapamiętajcie sobie te dwie rady bogatych i pięknych ludzi. Pieniądze nie mają znaczenia, a wygląd się nie liczy. Viktor Orban powiedział, że utrzymanie suwerenności Węgier leży wyłącznie w interesie naszym, Węgrów. Otaczający nas świat nie jest zainteresowany pozostaniem Węgier suwerennym krajem. Będzie dla nich lepiej, jeśli częściowo lub całkowicie stracimy suwerenność. Następnie dodał, że Węgry nie mogą być suwerenne, dopóki myślenie społeczne będzie zdominowane przez liberalną hegemonię. Im ktoś starszy, bogatszy, lepiej wykształcony, to tym rzadziej decyduje się na tatuaż. Czyli co, mamy coraz biedniejszych i gorzej wykształconych ludzi?